Co? Widzicie, co tam się dzieje? Siemane maneczko, ja jestem Manojka, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i słuchajcie, dzisiaj ultra zaspany Manojek wita was bardzo gorąco. Co dzisiaj będziemy robić? Kiedy nagrywam, jest po 10:00. Wstałem jakąś godzinę temu po to, żeby nagrać dla was przed moim wyjazdem na święta. Nie będziemy z tydzień w domu. Bardzo fajny odcineczek. Pod moim ostatnim odcinkiem takie oto wyniki. Ponad 7000 łapek w górę, bardzo wam dziękuję. Jak wiecie, świąteczny klimat się zaczyna, więc tutaj zanim zaczniemy, wszystkim wesołych świąt życzę. Mam nadzieję, że to będą mega rodzinne, mega fajne i mega owocne święta. Dzisiaj, jak wiecie, od 9:00 jest dostępny Royal Ghost Mirror Challenge. No i oczywiście zagramy ten challenge, tutaj będziemy grali. Każdy deck będzie miał Ghosta i Mirror, a reszta będzie randomowa. Mam nadzieję, że będzie to fajny challenge. Nie oczekuję od niego zbyt wiele, ale też mnie dzisiaj zaskoczyło. Myślałem, że tylko będzie ten challenge, ale jest jeszcze coś, koło czego ja przejść obojętnie nie mogłem. Widzicie, tutaj na przykład taki macie fajnego takiego meme, bardzo śmieszne. I dzisiaj zagramy, znaczy kupimy sobie tą ofertę. Prawdopodobnie kupię tylko tą najlepszą za 95 zł i otworzymy ją też u Gabi. Zrobię jej taki mały świąteczny prezent. Myślę, że zasłużyła. Jeżeli wam się podoba ten odcinek i spodoba wam się ten odcinek i jesteście zadowoleni, że takie tutaj będą atrakcje, to zostawcie łapka, napiszcie Mano wesołych świąt. Ja również wam wesołych świąt życzę mega mocno. No i co? Zaczynajmy. A jako że święta, to myślę, że te 10 tysięcy będzie mega fajnym wynikiem. A no i przypomnę, że na moim fanpage na Facebooku takie oto karty raz czy dwa razy w miesiącu są do wygrania. Obecnie chyba jest właśnie konkurs, a jeżeli oglądacie to przed Wigilią, zapraszam. Tak więc zacznijmy pierwszą walkę w Royal Challenge. I mamy taki całkiem fajny, dużo legend tam mieliśmy, widziałem. Bardzo ładna mapka jest też, nowa ręka zrobiona, naprawdę super to wygląda. Dobra, wiecie co, wyślijmy go. Pierwsze moje użycie Royal Ghosta w grze. Jestem ciekaw, czy on to widział, że ja użyłem tą kartę. Czy nie widział? Nie mam pojęcia, ale zróbmy coś takiego. Ej, widać, w ogóle ja widzę, jak ona tam leci. To jest dziwne. Ultra dziwne, ale okej, on teraz zbytnio nie ma many, moim zdaniem. Oj, miał manę, żeby wystawić Princa i tutaj bardzo ładnie mu pójdzie. Ja tutaj wystawię Electro Wizarda, zanim on cokolwiek zrobi. Całkiem dużo bije ten? Tak, całkiem sporo ten Royal Giant bije, nawet bardzo dużo bym powiedział. Wow, jestem w mega szoku, ile on ich tam wystawił? Naprawdę mocno mnie zbili, ale dobra, dam sobie spokojnie radę. Ta princeska była troszeczkę przesadzona. Kurde, nie myślę, naprawdę. Godzinę po wstaniu to chyba jeszcze nigdy nie nagrywałem. Princeska strzeli pierwsza, czy ona zniszczy tamtą? Nie zniszczy, ale spoko. Damy jej tak sobie tutaj spokojnie radę. Tutaj damy bombura, żeby tego tutaj... Myślałem, że on będzie niewidzialny, a on tak naprawdę jest widzialny. Tylko jest tak jakby nietargetowalny, myślę, że to jest... odpowiednie stwierdzenie. Kurde, jak mam walczyć z takim czymś? Naprawdę ciężko. Ciężko cokolwiek tutaj mądrego zrobić. Puśćmy Lumberjacka jeszcze razem z nim. Raczej nic to nie pomoże zbytnio. A on też wysłał Lumberjacka. Ciekawe, ciekawe. Lumberjackowie się biją, a wtedy ten Royal Giant, Royal Ghost będzie więcej bił na wieżę. Fajnie to wszystko wyszło. Minionki tutaj puścimy. Na tego kolegę będą jak znalazł. I tutaj jeszcze puścimy Electro Wizarda prawdopodobnie, żeby ich tutaj wszystkich poniszczyć. No i okej, idziemy, pewnie kilka razy uderzymy w wieżę, nawet może ją zniszczymy, więc tutaj będzie raczej plus. Nie, zniszczyć jej nie zniszczymy, ale nie będzie też najgorzej. Tutaj zlurujmy go troszeczkę, żeby go biła wieża i bomber. Bardzo ładnie to zrobiliśmy. Okej, tutaj też wyśli... A nie, bo one się nie zaatakują. Ajaj, tutaj źle zrobiłem. Zapomniałem, że oni się tak jakby nie widzą, co jest niewątpliwie małym błędem. Tutaj one też go nie zauważą, więc spoczko całkiem. Wyślijmy tutaj tego pana, żeby strzelał. Dobra, mamy też pierwszą wieżę, więc nie wyszło tak naprawdę najgorzej. Mogło wyjść znacznie, znacznie gorzej. Tutaj wyślijmy to. Wydaje mi się, całkiem nieźle to wszystko tutaj wyszło. Wyślijmy też Prince'a, żeby Prince'y się same zaatakowały. No niestety mój przyjął ten mocniejszy hit, ale i tak wyszliśmy na tym, myślę, że mega dobrze. Royal Ghosta na wieży. No i w tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy odrobinkę do przodu. Czy tak faktycznie jest? Ciężko stwierdzić. On ma wyższy level tego, Prince'a. Czemu tak? Tutaj levele... A nie, bo to ten. Dobra, nieważne, bo to przecież jest... wiecie co, nie? To jest przecież... z Mirrora go wziął, nie? To tak mi się wydaje, że to właśnie to... O kurde, tutaj uderzy mi z całą mocą, czy nie uderzy? Nie uderzy. A, nie wiem, czy nawet uderzył, czy nie uderzył. Ale ja biję mu tamtą wieżę i to tak całkiem poważnie ją biję, zobaczcie. Bardzo fajnie to wychodzi. Jeszcze trochę muszę ją tam pobić. Dwoma princeskami będziemy strzelać, więc to prawdopodobnie będzie to... Tak jest, udało się wygrać, było ciężko. Nie mogłem się skupić z takiego rana. Jeszcze nowa karta, nie wiem dokładnie jak ją kontrować i tak dalej. Ale jest pierwsza wygrana. Bardzo fajnie się grało. Aj, super.
Dobra, wiecie co? Święta idą, to był naprawdę mega udany rok. Nie mogę wam podziękować, no mocniej tutaj mogę wam słowami, ale poza słowami mogę też wam podziękować czynami, czyli otworzę w sumie dzisiaj dwa super magical chesty. Nie żebym chciał, bo jakoś nie cieszy mnie mega wydawanie pieniędzy, ale w ramach podziękowania za ten wspaniały rok dla was otworzymy dzisiaj trzy super magical chesty, czyli dwa u mnie i jeden u Gabi. Myślę, że fajna zapłata, myślę, że fajnie wam się będzie to oglądać, bo jak zawsze powtarzam, robię to tylko dla was. Gdybym grał sam w tą grę, na pewno bym nigdy nic nie kupował, ale okej, wiecie, jestem pay to win, więc nieważne. No i dobra, lećmy z pierwszym super magical chestem, tutaj świątecznym, na moim koncie. 6600 golda, bardzo ładnie. Zap razy 105, przyda się na pewno. Spear Goblinki, również bardzo fajna karta. Tesla, też się bardzo cieszę. Do tego klon razy 6. Średniawka. Dalej będzie to rakieta razy 148. Dlaczego to nie może być Hog Rider, bo mega milion. Dalej lecimy. Jest, jest, jest. Pierwszy super magical chest jest legenda. Mam nadzieję, że u Gabi trafimy legendę, bo bardzo mi na tym zależy. Ale trzy super magical chesty, trzy legendy, byłoby cudownie. Jaka to będzie legenda? Pierwsza, świąteczna. Chyba jeszcze nie można zdobyć tego Royal Gianta, co? Kliknijmy i zobaczmy. Nie chcę zgadywać. Jeżeli można Royal Gianta, to chciałbym go, ale wydaje mi się, że nie można. Graveyard. No Graveyard to nie jest moja ulubiona legenda z pewnością, ale legenda to legenda, super. Dobra, lećmy z kolejną grą, tutaj Lava Hound, Sparky, więcej rzeczy nie zauważyłem, więcej grzechów nie pamiętam, jak to mówią, ale naprawdę ciekawe rozwiązanie w tym momencie. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać to wszystko, czy jednak znowu będzie ciężko. Problem jaki mam? Mam taki, że Royal Giant nie widzi się z Royal Giantem, znaczy z Royal Knightem, nie wiem nawet jak to się nazywa, tak szczerze powiedziawszy. Okej, wystawmy tutaj też Sparkiego. To nie będzie najlepsze, o jejku, to było głupie, naprawdę, to było ultra głupie. Przegrałem tą grę tym mega głupim wyborem. Super. Powiem wam, ta nowa legenda jest naprawdę mega mocna, jeżeli chodzi o damage. Zobaczcie, ona obiła mi tą wieżę bardzo, bardzo mocno. On tam co fakt wydał praktycznie całą swoją manę na tamten atak, ale tutaj no i tak nie mam zbyt dużo do zrobienia. Obiłem tą wieżę, obiłem tamtą wieżę, ale to i tak nie jest jakoś ultra mocno. Dobra, tutaj taką rakietę trzeba zrobić 1100%. Wow! Piękna była, ale i tak mnie troszeczkę obiją. Ja jednak też obiłem te dwie wieże, całkiem poważnie bym powiedział. Wyślijmy tutaj Royal Ghost, dokładnie tak on się nazywa. No i musimy się bronić. Ta gra raczej będzie przegrana czysto z mojego powodu. Wiem dokładnie o tym. Tutaj wieżę zniszczymy, tak jest. Tutaj raczej nie ma co się martwić. Bardzo dużo bije. Jestem naprawdę w szoku. Myślałem, że będzie przynajmniej odrobinę słabszy. No nie jest odrobinę słabszy, nie jest. Tutaj wyślijmy piecyk w tamtą stronę. Wydaje mi się, że... czy ja wiem, czy ten piecyk był jakiś taki ultra mądry? Raczej nie był. Wydaje mi się, że można było to lepiej zrobić, ale pójdę tutaj tak czysto obronnie w tym momencie. No i zobaczymy, co dalej z tym będzie można robić. On pewnie będzie starał się wszystko we mnie wpakować, żeby po prostu tutaj wygrać ze mną w tym momencie, ale ja i tak, no nie będę dłużny. I tutaj, patrzcie, no tego Lava Hounda obijemy dość łatwo i dość przyjemnie. Raczej nie ma tutaj się martwić. Ten Dart Goblin też będzie bił, ale nie jakoś mega mocno. Okej, tutaj trzeba... dobra, nie... wiecie co? Nie wiem. Powinienem go bić? Powinienem. O, bicie go wieża. Dziwne, mega dziwne. Lecimy z Lava Houndem i tutaj dwoma kolegami. Jeszcze pójdę z Royal Ghostem. On jakoś te ataki... Okej, leci z rakietą. Czy ta rakieta zrobi jakoś mega dużo? Nie, szczerze powiedziawszy, ta rakieta zrobiła mega mało. I tutaj mega dziwne zagranie z jego strony. Czy to będzie wygrana w tym momencie? Ciężko stwierdzić, ale lecą tam naprawdę dwa potężne rzeczy. Zrobię taki piecyk, już taki ultra YOLO piecyk tak naprawdę. O kurde, tutaj no robi się nieciekawie. Wystawmy tutaj jeszcze piecyk, żeby zlurować te mega knighty. Ale my tam objęliśmy wieżę i wygraliśmy to. O, mega dziwne zagrania ze strony mojego kolegi, czy mojego przeciwnika. Ja pierwszego playa zrąbałem totalnie. Myślałem, że to już będzie przegrana 100%. Jednak udało się to uratować. No i czego chcieć więcej? Odbierzmy sobie 500 golda, właśnie porozmawialiśmy o tym, jakie są nagrody. 500, 1000 golda, potem jest tutaj Giant Chest, Magical Chest, Legendary Chest. No i na koniec oczywiście legenda za 12 minut. O 12 minut będzie ciężko, ale niewątpliwie bawię się dobrze. Dobra, czas wydać 100 zł. To jest dużo, to jest naprawdę dużo pieniążków, no ale czego się nie robi dla moich kochanych widzów, otwórzmy. Pojawił się naprawdę spory problem, ponieważ nie mogłem z mojego emulatora zapłacić za to, więc mam to na telefonie moim. Jak widzicie, tutaj jest, że another device is connecting the game, zaraz wam zresztą pokażę, nie martwcie się, ale trochę nie będzie widać, ale mamy 6042 golda. Dalej, mamy wizardy, ile wizardów? 13 wizardów z tego co widzę, okej, lecimy dalej.
Mamy 28 piecyków. Może być. Do tego mamy bombera. 205 bomberów. Ja się tak nigdy nie otwierałem w taki sposób. Okej, okay. Mamy Fire Spirits razy 360. Również całkiem spoko. Dalej. Co? Widzicie, co tam się dzieje? Nie widzicie. Widzicie. Tam świeci. Legenda jest na drugim już. O co chodzi? Dwie legendy w jednym Super Magical Chestie? Co? Okej, 106 Barbarian Hatów. Klikamy i zobaczmy. Jest legenda, faktycznie. To co będzie tam na koniec? A, tam nie będzie już legendy. O co chodzi? Nie rozumiem. Jest Electro Wizard. To jest spoko karta, a na koniec co będzie? Golem, razy 25. Dziwne to było. Czemu była przedostatnia legenda? Coś oszukane chyba. Dobra, jesteśmy już u mnie na koncie z powrotem na komputerze. Widzicie, 300 tysięcy golda. Wchodzimy tutaj i faktycznie była kupiona ta tutaj oferta. Powiem wam, mega dziwne to wszystko było. Jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotkałem. No nic, zagrajmy jeszcze jedną grę i idźmy do Gabi na konto otworzyć. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić już na telefonie. Ale u mnie dwa Super Magical Chesty i dwie legendy. Naprawdę świetnie. Dobra, po mega dziwnym openingu zagrajmy czymś takim. Deck... ciekawy, naprawdę ciekawy. Nie wiem, jak mi z tym pójdzie. Brandon. Dwie już wygrałem gierki, więc jak przegram ostatnią, to nie ma kompletnie co się dziwić. Dobra, wystawmy sobie na trzy muszkieterki. Rozdzielmy je, żeby wiecie, bardziej skupili się na tym. Tanka niestety żadnego nie mam. Okej, on wysłał trzy muszkieterki w jedno miejsce. Myślę, że będę mógł je dość łatwo skontrować takim oto, tą oto kartą, czyli szkieletonkami. Nie będzie to najgorsze w tym wypadku. Tutaj i tak zobaczcie, jak ładnie jest tak naprawdę... Wiecie, skontrowałem czymś innym. O, ta muszkieterka sobie bardzo ładnie poradziła. Tutaj ta muszkieterka również została dość przyjemnie skontrowana. Royal Ghosta wystawmy, póki wiecie, on tam wypuścił tam swoich kolegów. Tutaj kanon karta wystawmy, bo czemu by nie. Obijemy tą wieżę całkiem przyzwoicie. Kanon kart, nawet jeżeli padnie, to wiecie, to nic tam mu się zbytnio nie stanie. Tutaj wystawmy muszkieterkę, tylko poczekamy, aż troszeczkę sobie przejdzie. W tym momencie on będzie do niej szedł. Uderzy ją, co prawda, ale nie, ona nie pójdzie na niego. To jest troszeczkę unlucky, troszeczkę niefajnie, muszę przyznać. I teraz co powinienem zrobić w takim wypadku? Nie wiem, wystawmy tutaj to. Ale no, obije mi wieżę i to tak obije ją dość mocno, jeden i drugi. Chociaż dobra, jesteśmy praktycznie na tym samym poziomie w tym momencie. On tutaj wystawił graveyard, my oczywiście swoimi tutaj szkieletkami kontrujemy tego graveyarda. Royal Ghost będzie szedł na tamtą wieżę, a tutaj pójdzie na drugą wieżę drugi, bo tam już poszły szkieletki, więc też nie ma co się jakoś mega martwić o to. Okej, okay, Royal Ghost nie zauważy, teraz dopiero zauważył. Ale obijemy i tak tą wieżę dość mocno, nie oszukujmy się. Tutaj wystawmy teraz... taką koleżankę, żeby one dwa na to... Nie poszły dwa niestety. Ale to mnie denerwuje, naprawdę. To jest denerwujące mega, bo teraz znowu bardzo mocno obije mi wieżę. I mocniej niż ja mu obije niestety. Chociaż tam, zobaczcie, ten kanon bardzo ładnie podziałał. Ale teraz wystawmy szkieletonową armię, żeby go zatrzymać, ponieważ on bardzo dużo bije. Okej, okay, on poszedł z tymi kolegami tam, z koleżankami, więc ja pójdę tutaj, tylko że będzie trzeba jakoś się zatrzymać. Wydaje mi się, że graveyardem. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to nie będzie najgorsza decyzja, żeby... Że okej, okay, zniszczyli mi wieżę. I to tak w taki dość nieprzyjemny sposób, bym powiedział. Nie mam się jak bronić w tym momencie. Kompletnie nie mam się jak bronić. Szkieletonowa armia tutaj pójdzie, więc to na pewno mi pomoże troszeczkę. Ale no to nie jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało, niestety. Ale dobra, ja idę po drugą wieżę. Nie ma co się tutaj zastanawiać nawet w tym wypadku. Graveyard na graveyarda. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że nie najlepsze, ale okej, okay, przynajmniej obronimy się. Tutaj tamtą wieżę zniszczymy, czy nie? Powinniśmy zniszczyć, dokładnie. Zniszczyliśmy, więc lećmy w tamtą stronę. Stał tylko 7 sekund, więc nieważne, co zrobię, dokładnie. Wygrałem bardzo ładnie. 3 gry, 3 wygrane. To nie było perfekcyjne zagranie z mojej strony, ale i tak udało się wygrać. Bardzo fajny odcineczek dzisiaj się szykuje. Dobra, jak widzicie, 3 wygrane, 0 przegranych. Lecimy na Gabi konto, otworzycie jeszcze u niej Super Magical Chesta, no i kończymy ten super odcineczek. Dobra, jesteśmy już u Gabi, tutaj jak widzicie idzie jej znowu całkiem nieźle, no i na pewno będzie mega szczęśliwa. 100 tysięcy golda jej się bardzo przyda, gemsy niekoniecznie, ale mam nadzieję na legendę w tym Super Magical Chestie. Spróbujmy, trzymajcie kciuki. Okej, okay, tutaj udało się kupić, ale jest jakiś problem z internetem. Nie rozumiem zbytnio. 5600 golda, bardzo dużo, dzięki. Batsy, również bardzo ładnie. Giant Skeleton u Gabi. Okej, okay, nie najgorzej. Fireball, razy 23. Proszę, żeby była legenda. Będę mega wdzięczny. Proszę. Tesla, 328 Tesli. Do tego 103 mega miliony. Wow, będzie mega szczęśliwa. No i klikajmy, zobaczmy. Jest, jest. Jeszcze golemy 19. Uhuhu.
Gabi Dex z golemem będzie prze mega... Jezu, Gabi się posika z radości, przepraszam, że to powiedziałem. Ale 19 golemów na wyższy level, dwa razy będzie mogła go ulepszyć. Do tego mega miniona i jeszcze ma legendę. A, będzie prze... jeszcze 100 tysięcy golda. Niesamowite, jaka legenda? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, princeskę zawsze chciała. Cokolwiek tak naprawdę dostanie, będzie szczęść... Nightwitch? Princeska, okej! Wszystko, czego chciałem w tym odcinku wyszło. Widać magię świąt. Bardzo fajny odcinek. Dobra, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Powiem wam, ten odcinek wyszedł dużo lepiej niż zaplanowałem. 3 super magical chesty, 3 legendy. U Gabi, u mnie 3 gry, 3 wygrane. Bardzo fajnie. Nowa legenda jest mega mocna moim zdaniem. Bardzo duży damage. Ciekawie się nią gra, niewątpliwie. Jest dość łatwo kontrowalna, ale w pewnych wypadkach, w pewnych momentach już nie tak bardzo. Ja na koniec powiem wam jeszcze tylko raz, że życzę wam naprawdę mega wesołych, mega szczęśliwych świąt. Koniecznie napiszcie mi w Wigilię, będzie wigilijny odcinek, już teraz wam to zapowiadam, w którym też będzie bardzo fajnie. Tam napiszcie mi, co dostaliście na święta, jestem mega ciekawy, albo co byście chcieli, napiszcie tutaj w komentarzach. Ja już teraz powiem wam też coś, o czym powiem w Wigilię, czyli jest naprawdę planowany mega fajny stream. Pamiętacie, jak mówiłem wam z Gabi, że jak bierzecie 25 tysięcy łapek, to zrobimy streama wspólnego. Zawsze to, o tym marzyliście, zawsze o to prosiliście. Nie wbiliście jeszcze, ale już naprawdę mało brakuje. Ale już teraz mogę wam zapowiedzieć, że w Sylwestra. Nie mamy ciekawszych planów w tym roku, troszeczkę sobie zakpiliśmy sprawę, więc pomyśleliśmy, że możemy równie dobrze pobawić się z wami, więc będzie live sylwestrowy, dajcie znać, czy będziecie, jestem mega ciekaw, już teraz wam to zapowiadam. Na dzisiaj też wszystko, jeszcze raz wesołych rodzinnych świąt, kocham was, dziękuję, że jesteście. Przypominam, że na moim fanpage'u jeszcze jest konkurs, właśnie w Wigilię będzie rozstrzygnięcie na 50 zł Google Play, wbijcie, stawcie lajka, no i zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby taką oto kartę wygrać. Ja na dzisiaj już dziękuję, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, pa pa. Pa 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 pa